Ok, rozpoczynamy mecz z lewej strony Not Good Anymore, z prawej strony E-Corp. Not Good Anymore, czyli drużyna, w której mamy byłego LCS-owego gracza, Czara. Wcześniej można go było oglądać w składzie MYM, czyli po polsku mówiąc Mymu. Z prawej strony natomiast też mamy dobrych graczy znanych na polskiej scenie, którzy, jak widać, uformowali całkiem poważną drużynę, nawet są tagi przed nickami, także myślę, że chłopaki chcą się za to zabrać troszkę bardziej serio. No jestem ciekaw tego mecza, poza tym na topie jak i na midzie będziemy mieli interesujące solo linie. Z jednej strony Graves na Fiore, z Namidzie natomiast będziemy mieli Ari na Korkiego. Korki gra oczywiście tutaj z Cleansem, by móc wyklinsować serduszko od Ari. No i rozpoczynamy mecz. Chyba mam trochę za głośno dźwięki, prawda? Okej, okay, tak powinno być, okej? Okay? Tak więc, mecz numer jeden. Czy będzie jakaś inwazja? Póki co nie zanosi się na to. Obydwie drużyny obstawiają wszystkie wejścia do swojej dżungli tak, by przeciwnik nie mógł się prześlizgnąć. Oczywiście jest też tak zwany scouting na midzie. Korki zrobił to za pomocą warda, także Ari jest tutaj widziana. Natomiast Korki ma troszeczkę większą swobodę poruszania się po tej części mapy, ale raczej nie ma takiej konieczności. Widzimy, że Kindred będzie się kierowała w stronę czerwonego buffa, czyli to... przepraszam, w stronę golemów, czyli to od golemów właśnie będzie chciała zacząć swój las z drobną pomocą Fiory. Graves natomiast symetrycznie będzie tutaj pomagał Elisce. Czyli Eliska starczy na grąpie, Kindred na golemach. Botlane zapewne będą chciały brać kampy, chyba że Bakłażan tutaj pójdzie przeszkadzać, bo też jest taka opcja, że S z Bardem pójdą przeszkadzać. No i na co się zdecydują? Czy będą robić golemy, czy przeszkadzają? Jedno z dwojga. Jednak będą robić golemy. Kalista, Alistar, natomiast grąpa. 10 sekund do potworków w dżungli. No i ciekawe, z czym zaczął Korki. Korki zaczął z flaszką, to jest ciekawe, z Corruption Potionem, dokładniej rzecz ujmując. Tak, grąb się zrespił. Sekutka przejął pierwszego hita. Widzimy, że jest smite od Nate'sa. Z drugiej strony natomiast oczywiście golemki zesmajtowane przez Kindred. I po golemkach uda się na Reda. Alistar z Kalistą robią grąpa. A tutaj już widzimy, że troszkę szybciej Bard z SM zrobili. No, powiedzmy, że w tym samym czasie. Czy będzie jakaś strata creepa? No, Krzysztof stracił jednego creepa tutaj. Krzysztof aka Diablo z aka Cursed Account. No i ciekawy jestem, jak ta linia się ułoży. Mogę jeszcze tutaj troszeczkę ściszyć muzykę, bo faktycznie jest trochę głośno. Tak, tak balans dźwięku powinien lepiej wyglądać. Jak na razie spokojna gra w fazie liniowej. No i zobaczmy, co będzie robiła tutaj Kindred. Jak na razie kręci się po swojej czerwonej dżungli. Odpuściła Blue Buffa. Będzie chciała chyba podejść do Cekutki. Cekutka ma tutaj warda. Prawdopodobnie Kindred miała o tym info. I teraz... Czy będzie wchodzić w dżunglę przeciwnika, czy może uda się na top lane? Troszkę w prawo, troszkę w lewo. On chce chyba ominąć większość wardów, które były możliwe do postawienia i wejść Cekutce na plecy, jeżeli tylko ten wypuści się za daleko na linii. On tutaj czeka na przeskok przez ścianę. Przeskakuje, no ale... Nic więcej z tego tutaj nie będzie prawdopodobnie. Chociaż Cekutka nie ma na niego wizji, ale gra bardzo ostrożnie. Gra bardzo ostrożnie. Wyczuwa tutaj dżunglera przeciwnika. I będzie jakiś counter jungling, zabrane wilki, a może podejście na mida. No i tak, jest postawiony tutaj ward i mamy pierwszy gank na midzie. Zobaczmy, czy Czaru będzie w stanie go przeżyć. Czaru flashuje od razu. Tak więc spalony flash ze strony Czara. I poszło info, że Kindred nie zabrała jeszcze blue buffa. Tak więc Eliska będzie chciała tutaj poprzeszkadzać. Nate już z dwoma buffami lata, ale Nate jest widziany teraz na wardzie, tak więc... No, ani nie podejdzie do Korkiego, ani nie poprzeszkadza z blubowem. No zresztą byłoby to ryzykowne, tej botlin ma szybsze zejście. No i zobaczmy, Nate jednak to ryzyko prawdopodobnie tej podejmie. Buf już na 700 punktach zdrowia. Jest zagrany kokon i czy uda się podkraść bufka? Zobaczmy! Jest podkradziony buf ze strony Nate'sa. Nate teraz jest w potrzasku, musi uciekać, nie wiem czy nie będzie tej palonego flasza. Chociaż jeżeli podejdzie od strony Korkiego, to Kork nie powinien być w stanie zabić go na strzała. Tak, Nate straci pół HP, ale kradnie blubowa przeciwnikowi i tym sposobem ma już czwarty poziom. Tak więc buff do przodu na Nate'sa. Pierwsze małe zwycięstwo na mapie na korzyść drużyny Not Good Anymore. W międzyczasie na topie akcja dość wyrównana. Botlane lekko przepychany przez E-Corp.
No jest ta presja od Alistara, tutaj nie bardzo S z Bardem mają co robić, no bo Alistara nie do końca opłaca się obijać, po pierwsze dlatego, że jest twardy, po drugie, że ma swój healing, Kalista natomiast jest bardzo mobilna, więc ciężko trafić w nią z killshotami, a na tym właśnie presja z Bardem jest wejście na Cekutkę, Cekutka w tarapatach, czy Cekutka będzie tutaj martwy, wygląda to, że nie, leci teleport od Czara na górną alejkę, Cekutka mało punktów zdrowia, Czaru już ma szósty poziom, Ice Beast of... przepraszam, piąty poziom, Ice Beast of Flashuje, no gdyby Czaru miał szóstkę, prawdopodobnie byłby w stanie tutaj zgarnąć zabójstwo i będzie przepychanie górnej alei. Ale prawdopodobnie tylko po to, by creepy siadły na wieży. No, tak więc nic z tego teleporta Czaru bez dwóch samonerków. Natomiast Graves swoje obydwa jak na razie zachował. Jest wejście ze strony Kubyda na Diablosa, ale ten przeżywa to bez szwanku. Oczywiście jest to już Dypotion. Siła wyższa, kiedyś trzeba go użyć na linii. Jest podejście do Bakłażana, wymiana autoataku. I po raz kolejny dobre wejście od Kubyda. Diablo zbity już bez potiona na małej ilości punktów zdrowia. Nie jestem pewien, czy nie zdecyduje się na powrót do bazy, co prawda. Ma jeszcze swojego heala. No ale pytanie, jak dużo ma złota w swojej kieszeni? Czy ma już na kropelkę? No, już na kropelkę ma i to jeszcze z małym bonusem. Może chce to zbierać jeszcze na, powiedzmy, na pickaxe albo na jakikolwiek inny przedmiot. No ale oczywiście możemy zakładać, że będzie to jest pod krople, który później zrobi mana mune. Zrobi Gauntleta i będzie niemiłosiernym pokerem. W tej chwili Kindred zauważona przez Pingwarda postawionego w jej dżungli, zbija go. Ale przynajmniej jest info o tym, gdzie jest dżungler drużyny Ekorup. Jak na razie 0 do 0, szósta minuta gry. Póki co spokojnie, w miarę spokojnie, poza tym wejściem Eliski w dżunglę i podkradzeniem Blue Buffa nie było nic specjalnego i widzimy, że Graves ma już swój szósty poziom. Zresztą tak samo jest tutaj z Fiorą, która podchodzi i dostaje kokon od Nejca, ale ona chyba go zdążyła sparingować. Tak, zdążyła go sparingować, jest podejście do Cekutki, ale Cekutka wciąż nieustraszony, mimo że na małych ilościach punktów zdrowia wciąż próbował walczyć. Tak więc to Fiora tym razem musiała się wycofać już po raz kolejny. Zresztą bardzo ładny stun od Bakłażana. No i trafiony skillshot zaowocował tym, że Kalista straciła dość pokaźną liczbę punktów zdrowia. Bakłażan w dalszym ciągu obija tej Alistara. I w stronę botlane'u może kierować się za niego Kindred, która w tej chwili podkrada w rejty, by nastakować swój znacznik. W dalszym ciągu rozgrywka bez ani jednego zabójstwa. Tak jak mówiłem, mecz na wyrównanym poziomie. Spójrzmy, jak wygląda rozkład creepów. Na topie jest delikatna przewaga. S rzuca ulti. I dostaje od razu headbata od Alistara. No ale oczywiście to ulti porzucone, by trochę skrasować przeciwnika i przepchnąć swoją linię. Tak jak mówiłem, na topie około 10 creepów przewagi dla Gravesa, no ale tam już raz była Ari, raz była też Eliska. No i Kindred zgarnia swojego czerwonego buffa i właśnie chyba na tą górną aleję będzie się kierować, gdzie Graves już jest widziany na pinku. Będzie próbował zdjąć tego pinka, pytanie, czy nie zostanie tam zakleszczony. Bardzo ładny stun, po raz kolejny. Zagrany w Kalistę jest zagrany exhaust, zagrane ulti od Bakłażana, dobre ulti Kalisty na czas. Krzysztof jest zmuszony do wycofania się, zagrany tunel, piękny stun od Bakłażana. No, czy uda się tutaj kogoś dobić, gdyby Bakłażan grał z Ignite'em? To całkiem możliwe, no oczywiście był tam exhaust zagrany. Bakłażan wyszły, jest to first blood dla Bakłażana, ale on sam został wepchnięty pod wieżę. Ale Alistar nie ma many na podrzucenie. Oj, bardzo ładne zagranie botlane'u drużyny Not Good Anymore. I czy będzie tutaj wejście na Gravesa? Zobaczmy. Cekutka jest obijany. Próbuje się odgryźć tutaj Kindred. Kindred wciąż ma swoje ulti. Ice Beast zaznacza Cekutkę. Czy będzie tam zejście na czas ze strony Nejca? Jest flash, jest kokon i tym razem Ice Beast upadnie. Zbyt daleki chase owocuje drugim killem na korzyść Not Good Anymore. Przypominam, że Not Good Anymore wygrało finał numer 4. Dwoma bardzo mocnymi stąpami. Drugi mecz chyba skończył się w okolicach 9 minuty. Także Not Good Anymore nie ulega wątpliwości. Jest dobrą drużyną noszącą póki co koronę Ligi Fantasy Expo Challenge. Pytanie, czy Ekorp będzie w stanie tę koronę zdjąć im z głów? 2-0 oczywiście jeszcze nie świadczy o wygranej bądź przegranej tego meczu, ale na pewno jest dobrym początkiem dla NTG. Dobrze, jest podejście, dużuczka na rzece. Będzie to kolejny stack dla Kindred.
No i mamy pierwsze zabójstwa już w okolicach 9 minuty. Jeżeli chodzi o rozkład creepów na midzie, no to jest absolutnie porówno. Czaru podchodzi do Pinka, by go zbić i... No, Kindred już się tutaj pokazuje, nietrafione serduszko od Czara, no ale on też nie zostanie tutaj raczej złapany. 1-0 Graves, 1-0 Bard. I tak jak mówiłem, S idzie pod Blue Build. Widzimy, że ma już złożoną kroplę i składa od razu Gauntleta, po nim na pewno złoży Manamuna. No jeżeli chodzi o botlane, tutaj kilka creepów mniej ma Diablos, ale to oczywiście jest jak najbardziej do wyrównania, to jest zaledwie parę CS-ków. A na topie bardzo agresywnie wbija Cekutka w Ice Besto i zabija go! Piękny solo kill w wykonaniu Cekutki, absolutna dominacja top lane'u, 2-0. I będzie już z 20 creepów więcej po tym pushu. I mamy teleport, od kogo to teleport? To jest teleport od Czara i Czaru tutaj wjeżdża swoją Ari, będzie wbita na Kalistę, jest trafiony czarm i jest to kill dla Diablosa, także i AD Carry coś tutaj dostał. 4-0 jak na razie dla Not Good Anymore. A w międzyczasie Nates trzyma oczywiście mida, zgarniając przy tym expa. No i widzimy, że Nates będzie szedł tą miliską pod Cider Hulka. Nie będzie szedł AP. Zdecydowanie przyda się tutaj frontlane, no bo Graves na topie jest miętki, Bard jako support jest miętki, Ari jest miętka, no nie ma kto tutaj tankować. Tak więc frontlane jak najbardziej będzie w cenie. Oczywiście można powiedzieć, że oni mają taki pick-up team comp, dlatego że mają właśnie tutaj czarma od Ari, stuna od Eliski, jeżeli złapią jedną osobę, no stuna od Barda tak samo. Więc jeżeli złapią jedną osobę, to mogą ją natychmiastowo zabić. W takich team compach frontlane nie jest aż tak potrzebny, ale wciąż lepiej mieć coś twardego, co będzie stało z przodu, niż tego nie mieć. Pytanie tylko, jak później korki się sprawdzi? Czy będzie tutaj w stanie dużo pałkować? Widzimy, że to jest korki Adena idzie. Leci pod Trinity Force'a. I jest wejście ze strony Korkiego. Czaru w tej chwili w dużych tarapatach, zagrany czarm, no ale raczej Czaru tutaj nie ma szans na przeżycie. Jak najbardziej Czaru martwy. Co prawda miał flesza, ale najwyraźniej nie widział możliwości, by go użyć. Nie widział może w tym sensu, żeby go używać. Jest wejście od Bakłażana na Kalistę. Mocno obita i czy to będzie solo? Wow! Botlane zdobywa 5. killa z rzędu. 5. killa oczywiście dla drużyny, tak? Bakłażan stara się zbudować wizję wokół smoka. Całkiem możliwe, że będzie to jakieś podejście do Drake'a. Cekutka w dość niekomfortowej pozycji. Musi się w tej chwili wycofać, by nie oddać korkiem kolejnego killa, chociaż próbuje walczyć i w ten sposób zużywa ulti Kindred. Bardzo dobry ruch ze strony Cekutki. To ulti mogłoby się przydać na teamfight, który wkrótce można zastąpić. Jest roaming ze strony Bakłażana. Ice Bisto kampi za ścianą. Cekutka dalej iść nie może. Jest wejście od Ice Besto na Bakłażan, ale to chyba nie jest najlepsze wejście, ponieważ na miejscu jest też Eliska. Zagrane ulti ze strony Barda blokuje tutaj Kindred, ta zdążyła odskoczyć, a jest bez to bardzo mało punktów zdrowia. Bakłażan chase'uje dalej, Czaru jest na miejscu, jest jeden kill dla Nate'a, no i wygląda na to, że będzie jeszcze jeden. Pytanie tylko dla kogo, czy pójdzie dla Cekutki, czy może dla Czara. Diablo spróbował tutaj podebrać swoim ultem z botlane'u, ale nie udało się trafić, także jest to kolejny, trzeci już kill na koncie Cekutki. Póki co ta Fiora na topie 0-3, nie najlepszy wynik, wydaje mi się, że powinna sobie nieco lepiej radzić na linii na Graves'a. Ale fakt też jest taki, że tam było zejście od Czara, co prawda nieudane, zejście od Eliski, co prawda nieudane, ale zawsze jest to presja na top lanerze, która sprawia, że nie chce on grać tak agresywnie, jakby grał bez tych zejść. Ale Bakłażan pokazuje dobrego Barda, to mu trzeba przyznać. Widać, że ta postać to jego konik. I jest wejście od Cursed Account, no ale odpuszcza dalszy chase, tu jest oczywiście walka o wizję. I Bakłażan po raz kolejny podchodzi do przeciwnika, by go pobijać. W tej chwili Bakłażan w lekkich tarapatach wycofuje swoim tunelem. Odpala potiona, nietrafiony Q ze strony Diablosa. I są duchy zagrane przez Czara, jest ulti Diablosa. Czy uda się tutaj zabić Kalistę? Jest trafiony Q, ale brakło obrażeń. Zobaczmy, ile punktów zdrowia ma Kalista. No jeszcze spokojnie, połowa punktów zdrowia. Tak więc nie ma szans tutaj na zabicie jej, przynajmniej w tym wejściu. Czy będzie tutaj próba zabicia zawodników między wieżami, czy po prostu push wieżyczki? Tak, mamy 4-osobowy push
I będzie to druga wieża na koncie Not Good Anymore. 14 minuta, dwie wieże, 7 zabójstw. Jak na razie Not Good Anymore wysuwa się na prowadzenie i to tak dość mocno. Będzie jeszcze Drake, także jest dobra kontrola obiektywu. No a Czar tutaj oczywiście będzie chciał depchnąć tą falę na midzie. Czaru wciąż ma swojego speedrusha i całkiem możliwe, że będzie tam jakieś wejście. Nie, jednak nie. Jednak Cegutka odpalił ją na darmo. No a S z Eliską zgarniają w międzyczasie smoka. Także jest to smok dla Not Good Anymore. Złapany Tajkubyt odpala swojego ultimate'a, nie trafiony z stunu od Nate, ale nie ma to znaczenia, bo i tak byłby zdjęty ulti Alistara. I Bakłażan. Czy Bakłażanowi uda się coś tutaj zrobić? Jest zagrany ulti Kalisty. Tak więc Alistar jest bezpieczny. Dwa ultimate'y poszły na darmo ze strony E-Corp. I Bakłażan w dość niefajnej pozycji, ale zagrywa swój tunel i ratuje mu to życie. No, naprawdę ma bardzo dobre mechaniki, jeżeli chodzi o barda trafione czarmowity korki. Ale nie ma wejścia od czara. Oczywiście tam była Kindred, tak więc no, nie byłoby to zbyt rozsądne. Spójrzmy może na itemizację zawodników. W czaru jak na razie buty na cooldown i duchy, jeżeli chodzi o sekutkę na topie. Ma buty Swiftnessy. Oraz Yomu Ghostblade. Następnie dwa dagery do atak speeda. Pytanie, co on z nich zbuduje? Jestem ciekaw buildu Cekutki. Na grave się na ogół nie stakuje się atak speeda, no ale myślę, że on ma swój pomysł na grę, który na pewno będzie pomysłem dobrym. W końcu Cekutka to bardzo dobry gracz. W zasadzie jedyny z zagranicy w tym meczu jest to gracz pochodzący z Czech. Młody i utalentowany. Jest próba wejścia ze strony Czara i Nate'sa, ale nie udaje się dogonić Kindred, a na miejscu jest Alistar. No, z którym mogłoby być dość ciężko, chociaż Alistar jeszcze nie ma swojego ulti, więc potencjalnie mógłby stać się tutaj celem ataku. I Cekutka mierzy się tutaj z Icebesto, Icebesto zmuszony do wycofania. No cóż, może Nunur poszłoby lepiej. Bakłażan próbuje. Jest zagrany ulti. Złapana Kalista. Troszeczkę nie na czas ulti ze strony Krzysztofa. Ale walczy. Walczy bardzo dzielnie tym Blue Ezem. Cekutka w tarapatach. Czy on się tutaj dopali? Tak, dopalił się. Czerwony buff zabija Cekutkę. Krzysztof wciąż walczy. Kubyt podbija Diablosa. Ale no, jak na razie jest to 2-2. Poszło dość sporo fleszy, Czarów wchodzi tutaj swoim ultimate'em, Icebesto był bliski śmierci, ale zdążył mimo wszystko wrócić do bazy. Jest złapany korki, korki upada, trafiony stun w Kindred i Kindred również leży. Jednak 4-2 na korzyść Not Good Anymore, co daje nam łączny wynik 11-3. No i będzie to trzecia wieża już dla Not Good Anymore, wieżyczka na midzie, otwierająca sporą część mapy. Zabranie tej wieży da sporą przewagę taktyczną. Bardzo ładny stun w Icebesto. Czy on zdoła to przeżyć? Oczywiście nie. 0-4-1 na fiorze. No, nie najlepiej. Póki co, może się jeszcze odkuje, kto wie. W końcu ma dość sporo papierowych celów. Jest Graves. Eliska, Ari, no ale wiadomo, Ari zawsze może odskoczyć. Ale jest też S, którego potencjalnie Fiora mogłaby zabijać. No ale oczywiście Fiorze jeszcze do tego brakuje obrażeń, tak więc musi się dofarmić, żeby było lepiej. Tak, Korki. Korki jest taką specyficzną postacią, na której zazwyczaj, nawet jeżeli idziemy pod AD, budujemy sobie Sorcery Shusy, ponieważ Korki sam w sobie ma dużo magicznych obrażeń. Czy Cekutka podebrał tej Blue? Tak, Cekutka podebrał Blue. Podebrał Blue. A to Pepik złośliwy. Kappa. Okej. Okay. Czy będzie tutaj podejście do Heralda? Bakłażan i Cekutka są widzieni cały czas na tym pinku, oni go nie zauważyli. I Korki spowolniony duchami. Natomiast Cekutka przyspieszony, bardzo ładny ulti od Bakłażana. I Korki będzie tutaj prawdopodobnie musiał zginąć, chociaż próbował jeszcze powalczyć z Cekutką. Wow, to ulti. Niesamowite obrażenia. I widzimy u Cekutki Zilla. Zilla z Shardem. Ciekawe, co z tego złoży. Czy będzie tutaj... A, dobra. Nie spekulujmy. Zobaczymy, na co zdecyduje się Cekutka. Druga wieża na midzie poległa dla Not Good Anymore. 19 minuta spotkania, 4 wieżyczki, 13 zabójstw i 1 smok na ich koncie. Naprawdę ładny wynik.
I jest próba chase'u za Kindred, no ale ta próba oczywiście skończy się tutaj fiaskiem. A w międzyczasie zabrany. A nie, przepraszam, to Baron zabił Rift Heralda. No tak, za chwilkę respi się Baron. Tak więc Baron unieszkodliwia zawsze Rift Heralda, zanim się zrespi. Nietrafiony czar mod czara. Tak, to jest czas na Siege, czyli oblężenie wieży. W tym właśnie jest dobry Blue S. Ari również się do tego nadaje i Eliska również, ponieważ stun lub trafiony czarm mogą zaowocować szybkim zabójstwem. Alistar bardzo mało punktów zdrowia. I jest piękny trafiony czarm, właśnie o tym mówiłem! O tym mówiłem, jest to kill dla Bakłażana. Kalista jeszcze nie ma tutaj oczywiście QSS-a, Alistar natomiast nie ma Mikaela, który mógłby zdjąć tego czarma. Tak więc jeden trafiony czarm, jest to jedno zabójstwo. Szczególnie w jakiś miętki cel, taki jak na przykład Kalista. Będzie prawdopodobnie górna wieża zabrana przez zawodników Not Good Anymore. Nate spróbuje gonić, jest zagrane ulti Barda, ale tym razem nie trafione. Zdarza się najlepszym. W każdym razie efekt jest bardzo dobry, ponieważ została zabrana wieża. Jest jeszcze jedno dodatkowe zabójstwo dla Not Good Anymore. Teraz bezpiecznie mogą wrócić do bazy i zastanowić się, którą alejkę przepchnąć kolejno. I jest Fire Cannon, tak jak myślałem, nie chciałem tutaj spekulować, ale jest. Rapid Fire Cannon. Ciekawy jestem, jak ten przedmiot sprawdza się na Gravesie. I dołożony do tego BF Sword, czyli będziemy mieli Gravesa Full AD. Na ogół, kiedy widywałem Gravesa na innych turniejach, tudzież na solo queue, to budował on się bardziej właśnie tak pod HP i Damage. To znaczy budował sobie rękawiczkę, czasami nawet było widać jakiegoś Black Cleavera, dość często Hex Drinkera. No i Yomu, który jest absolutną podstawą, raczej jest zawsze. I... oj, Kalista się już zatrzymała, chyba się poddała. Wiedziała, że będzie martwa, tak więc już postanowiła chyba nie przedłużać. No i nie wiem, czy tutaj nie poleci surrender w pierwszej grze, jak na razie 21 minuta i zdecydowana dominacja. Not Good Anymore, 11 tysięcy złota przewagi dla nich. Przypominam, że dwa tygodnie temu to właśnie oni zgarnęli 700 gotówce, a teraz idą po kolejne pieniądze. Także co trzeba powiedzieć, to to, że Not Good Anymore w tym turnieju jest naprawdę solidną drużyną z ambicjami. Jestem ciekaw, jak pokażą się w finale sezonu. Czaru trochę obijany tutaj przez Kindred, ale Kindred również ginie, nie miała szans na przeżycie, stała w CC. Z tego co widziałem, najpierw została czarma od Ari, a następnie stuna od Eliski. Tak więc szanse na przeżycie wynosiły dokładnie nic. Bakłażan przechodzi tunelem, no gdyby Icebest to go poczejsował, to byłoby na pewno niezbyt dobre dla niego, chociaż Icebest teraz chase'uje, jest zagrany flash, Cekutka wchodzi w środek teamfightu i zauważcie, że Cekutka mimo że jest miękki, to wcale się nie boi, było ulti od Barda, który zatrzymało dwóch zawodników, Cekutka próbuje tutaj czyścić, ale jest mocno bity przez Kalistę, dosięga go ostatni autohit, mimo że po flashu, w każdym razie double kill dla Gravesa i łącznie 5 za jednego, jest to ace. Zawodnicy E-Corp piszą już GG well played. Czy to oznacza, że nie będą się bronić? Czy to oznacza, że dadzą surrender? Czy może są przekonani, że przeciwnicy skończą tą rozgrywkę? W każdym razie zanosi nam się na 1-0 dla Not Good Anymore. Także Krystian i przyjaciele kontra Nexus. Jak na razie biorą pierwszą wieżyczkę. Już podchodzą do drugiej, no i są w stanie skończyć tę grę. Nawet przeciwnicy podejrzewam, że nie mają tej woli walki, żeby się bronić po tak ciężkim stompie. Chociaż w early ta gra wyglądała na wyrównaną. Koniec końców i tak Not Good Anymore zestompowało ten mecz i wygrywa go w niespełna 24 minuty. Wielkie GG well played dla Czara i ekipy. Bardzo ładna gra. Bardzo ładna gra, dobry mecz numer 1. Przypominam, że gramy do dwóch zwycięstw, także zostańcie razem z nami.